Moim Państwa gościem jest Maria Juroszek. Dzień dobry. Dzień dobry. No i przywiozła Pani do Cieszyna 3 złote medale. Skąd to Pani te medale przywiozła? Z Seneku na Słowacji, to był Puchar Świata. Z Pucharu Świata, gratulujemy. Konkurencja duża? Jak to wyglądało? No nie było zbyt dużej konkurencji ze względu na pandemię panującą. Różne kraje mają różne obostrzenia. Nie przyjechało zbyt dużo osób. Ale i tak trzeba było zawalczyć. W jakich kategoriach? Proszę nam jeszcze coś więcej powiedzieć o tych mistrzostwach. Zapisałem się do wszystkich możliwych, żebym miała z kim powalczyć. Więc dla niepełnosprawnych mastersów to są osoby powyżej 40 roku życia i seniorek to jest powyżej 24 roku życia. Ogromny sukces. No a właśnie, jak to wygląda z tymi obostrzeniami? Czy gdzieś to tam było odczuwalne? No Pani mówi, że było mniej tych uczestników. Znaczy tak, niektóre kraje w ogóle miały zakaz przyjazdu, wyjazdu ze swoich krajów, można tak powiedzieć. Ja wjeżdżając na Słowację miałam, 2 razy byłam kontrolowana pod względem, czy mam paszport covidowy. Mam. I czyli można było bez problemu? Właśnie o to tak walczyłam, żeby ten paszport mieć, bo bym no nie wjechała po prostu, albo musiała robić testy. Jeszcze by mi wyszedł dodatni i mogłabym się zdziwić. No dokładnie i nici właśnie z takich mistrzostw. Pani tam sama swoim samochodem pojechała. Tak, zgadza się. Brałam 2 osoby, którzy z Lęborka przyjechali tutaj do Cieszyna. Kolega taki Darek niepełnosprawny na wózku i jego żona, bo potrzebuje opieki. No i pojechaliśmy, no bo wiadomo, te pociągi jadą, nie jadą, autobusy biorą, nie biorą. I trzeba było użyć własnego transportu. No ale żeby tam też dojechać, żeby wziąć udział w tych mistrzostwach, no to też ważni są sponsorzy. I tu bardzo ważną rolę odgrywają sponsorzy. Najwięcej Zbigniew Glajc, który największy wkład włożył w mój wyjazd na Słowację. Znaczy pieniądze mi dał już na Ukrainę, na Mistrzostwa Europy, którą odwołali, więc mogłam przeznaczyć na Słowację, na Puchar Świata. Pani Ania, Sabinka, Mariola, Ubezpieczenia Trio, no i jeszcze, żebym o kimś nie zapomniała, jeszcze Bogusia. Czyli jest taka grupa, która wspiera i to jest bardzo ważne. A czy Pani się jakoś specjalnie przygotowuje do tych kolejnych zawodów, mistrzostw? No na Słowację trochę tam poćwiczyłam hantelkami, a teraz nie zdążyłam, bo już jutro rano wyjeżdżam na następne zawody. Sporo tych zawodów, na które się Pani wybiera, no to proszę nam powiedzieć, gdzie Pani w najbliższym czasie pojedzie. Więc jutro jadę do Międzychodu walczyć o Puchar Burmistrza Międzychodu. Za 2 tygodnie jadę na Hel. Za 4 tygodnie jadę do Kielc. Na razie tyle. Może ktoś coś zorganizuje, to myślę, że też tam będę. To czego w takim razie Pani życzyć? Żeby się wszystko udało. No właśnie. Czyli przede wszystkim dużo zdrowia i żeby też pandemia tutaj nie pokrzyżowała tych planów w związku z tymi zawodami. Tak, dokładnie tak. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Maria Juroszek.